właśnie sięgając od Warszawy, pojedynczego punktu na mapie Polski, do ponad 150 miast w całej Polsce, w opiekę gdzie de facto przez 13 lat współpracy w cieniu wszechmocnego mieszka. Miast, organizacją marszu do życia i rodziny, wprowadzeniem tego na swój teren mój, i maszerowaniem sam właśnie w swoim mieście świadectwa przywiązania do wartości życia i odsłowa niosącego zgubę. Niektóre połączyły siły i zrobiły jeden większy marsz na swoim terenie. Inne odstąpiły, jeszcze inne przyłączyły do organizacji tego wydarzenia. Więc to się przyczyniło do rozwiązania. Ani zarazy składającej się w czasie przeszłym, bo chociaż ta marsza się przetoczyły właśnie dzisiaj przez Polskę w tej najdziwniejszej grupie 60 marsze do życia i rodziny w Polsce będą się odbywały do pierwszego weekendu października. We wrześniu mamy prawie 30 marszów do życia i rodziny. W wakacje w końcu sierpnia też będą przypomnieć wydarzenie. Tak naprawdę ten rok będziemy mogli podsumować dopiero w październiku, w grudniu. Natomiast w poprzednich latach wiem, że około 100 tysięcy osób pomaszerowało przez Polskę do obrony życia i rodziny w marszach dla Będą cię nosili na rękę, ale już teraz, aby stopy nie urazić opinią światową, którą całym powężonym z Irlandii, Smoka, po Wielkiej Brytanii, z Londynu. Ja go wybawię, bo przedmiotowy pokazują właśnie osłonię, zmaganie się. Poznał niektórzy mówią cywilizacją życia z cywilizacją śmierci. Obrońców życia z tymi, którzy mówią sobie, że chcą walczyć o prawa do aborcji. To jest świat, który jest bardzo brutalny, bardzo twardy. Trudno jest państwom, fundacji Chora, wspiera życie, jak właśnie na początku, ten dyskurs wchodzić i pokazywać i cenną wartość życia. Myślę, że Pan się okryje swoimi piórami, nie ulęknie się strachu nocnego. Również 40. rocznicę. Cudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czoła. I odtąd już nocy nie będzie. Ani potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieku. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże, wiemy. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdzie czuwamy. Podczas do nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól oby swemu skrzydze w pokoju. Według słowa Twojego, moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Boga i chwałę ochronę życia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chociażby właśnie tych marszów, strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas do nas zesłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Tendencje pewnej niechęci Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Jeszcze na koniec naszej modlitwy powierzmy wszystkie sprawy Ojca Świętego Franciszka, emerytowanego papieża Benedykta, opiece Najświętszej Dziewicy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielno, naszymi wierzbami, nasz niejarki w potrzebach nas, ale od wszelakich złych rzeczy, racz nas zawsze wybawiać, Panu Chwaleczem błogosławiona. O Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim na nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Została nam jeszcze minuta, przed zwyczajem Radia Maryja, każdemu przypada po 20 sekund na pozdrowienie. Nie jest oczywiście dobrze, chciałbym przede wszystkim pozdrowić wszystkich oblatów w Polsce, z prowincjałem, Zającem, Pawłem na czele, użyć takiego wszystkich
z mojej rodziny, tak, że wykorzystam ten moment. Pochodzę, jak powiedziałem, z Chojnic, z diecezji erpińskiej. Pozdrawiam wszystkich proboszczów tego miasta i wszystkich ludzi, które spotkałem na drodze mojego życia. Nigdy o was nie zapominam, zawsze się modlę, za wszystkie spotkania z ludźmi. Bóg zabrać. Te słowa mówi prowincja opozycji Niebowzięcia, oblatnickiej prowincji tu w Kanadzie, ojciec Alfred Krzemba. Ojciec Alfred pozdrowił już oblatu, więc ja skupię się na swojej rodzinie, przede wszystkim na mojej mamie, która na pewno słucha i tę audycję, mojej siostrze, Krystynę, Rytała Zwukowa, moich braci, Sława i Kazimierza z Jedlanki, oczywiście księdza proboszcza z Jedlanki, który jest mniejszy. Natomiast marsze te poza dużymi aglomeracjami miejskimi się rozrastają do wielu tysięcy uczestników, tak? Te słowa to mówił proboszcz parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe, ojciec Janusz Boże, jak oblat Marii niepokonany. Też chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy i całą ogromną rodzinę moją w Polsce, która jest w sumie rozsypana po całej Polsce, także nie będę miast wymieniać, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. No i też całą Polonię w Kanadzie, żeby wiedzieli, że parafie to są taką ostoją dla wszystkich pochodzenia polskiego i żeby nie bali się z powrotem, jeżeli szukają Pana Boga, żeby przyszli do parafii i wiedząc, że zawsze znajdą dach nad głową. Dziękuję bardzo, te słowa mówił pan doktor Michał Kasprzak, historyk, pracownik Uniwersytetu tutaj w Toronto, a także na co dzień przewodniczący Rady Parafialnej Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Jacek, pozdrowić się oczywiście dołączam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maryja tutaj w Kanadzie, wszystkich wolontariuszy, dzięki którym jest możliwe to, że spotykamy się cyklicznie na różnych wydarzeniach tutaj związanych z Radiem Maryja. No i również dziękuję ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Ryzykowi za to, że na tę transmisję tutaj specjalnie przyjechał. Dziękuję ojcu Zbigniewowi za to, że tutaj przybył z sprzętu, żebyśmy to wszystko tym zrobili. I oczywiście obsługa technicznej ten program realizował, jak i transmisję od strony dźwięku pan Krzysztof Gabski, od strony razu pan Wojciech Kanopka, również pomagał pan Krzysztof Rzeszutek, a lokalnie tutaj operatorzy kamer już stąd, z Polishum Studio, którym serdecznie dziękuję, to Ireneusz Kasperowicz, Henryk Bartul, Rafał Kogut i Rafał Zimowski. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiamy z Mississauga, z centrali Radio Maryja, a jeszcze goręcej pewnie z parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Zapraszamy na te wszystkie wydarzenia, a teraz przekazując głos do studia Radio Maryja w Toruniu, mówimy dobranoc, dobrej nocy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Chmurką, tak to nazwijmy, jest o wiele szersza. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Tym razem z Torunia nadajemy nasz program. Bardzo dziękujemy ojcze Jacku, pozdrawiamy jak najserdeczniej. Dziękujemy za tę transmisję, za każde dobro, które ojciec podejmuje, czy to w Toronto, czy wszędzie, gdzie ojciec jest i u nas także tutaj w Toruniu mamy nadzieję na spotkanie. Za 10 minut godzina 12, zatem posłuchamy już za chwilę wiadomości, następnie przegląd codziennej prasy polskiej i jak zawsze tuż przed północą nasz hymn narodowy. Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Pod hasłem Polska rodziną silna w blisko 70 miastach w Polsce przeszły marsze dla życia i rodziny. Uczestnicy m.in. w Warszawie, Toruniu, Poznaniu i Lublinie dali publiczne świadectwo szacunku dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Marsze były też okazją do wyrażenia oczekiwania zmian, które zapewnią ochronę życia nienarodzonych. W Sejmowej Komisji Polityki Społecznej na rozpatrzenie czeka obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję.
emocje. My, Polacy, nie mamy niczego droższego niż nasze rodziny, napisała na Twitterze wicepremier Beata Szydło, odnosząc się do dzisiejszych marszów dla życia i rodziny. W rodzinach przetrwała Polska w czasach zniewolenia. Codzienność i przyszłość to siła naszych rodzin, dodała. Na potrzebę służby narzeczonym, małżonkom i rodzinom oraz osobom żyjącym w związkach nieregularnych podkreślają księża biskupi w przyjętym przez Konferencję Episkopatu Polski dokumencie wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia. Dokument nie podejmuje kwestii komunii świętej dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Został on przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski na zebraniu plenarnym biskupów 8 czerwca w Janowie Podlaskim. Marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz politycy PiS-u wzięli dziś udział we mszy świętej odprawionej w warszawskim kościele seminaryjnym w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. W tej samej intencji, jak co miesiąc, modlono się również wieczorem w archikatedrze Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Jesteśmy gotowi do kompromisu z Komisją Europejską, ale do tego trzeba woli obu stron. Nie wycofamy się z całej reformy sądownictwa. Nasze ustępstwa w tej sprawie się wyczerpały, podkreślił Jacek Sasin. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów odniósł się do kolejnych działań Komisji wobec naszego kraju. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja Europejska zwróciła się o wysłuchanie Polski w Radzie Unii Europejskiej w sprawie praworządności. To kolejny krok w procedurze z artykułu 7 wobec Polski. Polskę w najbliższych dniach ma odwiedzić także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, a w środę z jego udziałem w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata dotycząca naszego kraju. Górnicy, którzy stracili życie w kopalniach, są błogosławieni, ponieważ zginęli w pracy i w służbie dla innych, zaś pełna poświęcenia postawa ratowników górniczych to żywa Ewangelia, mówił zasłużony duszpasterz górników ksiądz prałat Bernard Czernecki w Jastrzębiu Zdroju. W tamtejszym kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła modlono się w intencji 5 górników, którzy zginęli w wyniku majowego tąpnięcia w kopalni Zofiówka. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia przyczyny kolizji z udziałem 2 polskich ciężarówek uczestniczących w ćwiczeniach Cyber Strike 18. Auta jadące w kolumnie zderzyły się ze sobą na drodze krajowej nr 15 pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Brodnicą. Nikomu nic się nie stało. Wcześniej w niedzielę w ramach ćwiczeń żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina sforsowali na zestawach pontonowych Wisłę w Chełmnie. W czasie kilkugodzinnej przeprawy z lewego na prawy brzeg rzeki przetransportowano około 50 pojazdów. IMGW wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami z gradem dla województw wielkopolskiego i lubuskiego. Obowiązują tam również ostrzeżenia 1 stopnia przed upałem. Z kolei ostrzeżenia przed burzami z gradem 1 stopnia obowiązują w 7 województwach: opolskim, łódzkim i dolnośląskim oraz w części województw zachodniopomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Jak przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, burze mogą powodować zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, uszkodzenia infrastruktury oraz utrudnienia w komunikacji. W wyniku wczorajszej nawałnicy nad Pragą i północnymi Czechami zginęła 1 osoba. Trwają również poszukiwania drugiej. Zakończył się 28. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Warszawie. Wzięli w nim udział wybitni artyści m.in. z Polski, Włoch, Niemiec i Monako. Koncerty trwały przez cały tydzień. Jedno z widowisk wpisało się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycją festiwalu jest też nagroda przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W tym roku nagrodzona została profesor Zofia Konaszkiewicz. Ojciec Święty Franciszek modlił się w niedzielę z wiernymi za pomyślny przebieg i rezultaty wtorkowych rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una w Singapurze. Do modlitwy w tej intencji wezwał w czasie spotkania w południe w Watykanie. Wcześniej w rozważaniach papież zachęcił do zwalczania pokusy zawiści z powodu dobra i dobrych uczynków jakiejś osoby, która może doprowadzić do jej fałszywego oskarżenia. Prezydencki samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował dziś w Singapurze, gdzie we wtorek ma się odbyć pierwszy w historii szczyt przywódców USA i Korei Północnej. Kim Jong-un przybył do Singapuru kilka godzin wcześniej.
Francja, Niemcy i Wielka Brytania nadal popierają końcową deklarację ze szczytu przywódców państw G7 w Kanadzie. Prezydent USA Donald Trump w sobotę niespodziewanie ogłosił, że wycofuje swe poparcie dla tego oświadczenia. Była to reakcja na wypowiedź premiera Kanady, który po szczycie powtórzył, że jest przeciwny amerykańskim taryfom na stal i aluminium. Zapewnił, że jego kraj podtrzymuje zamiar wprowadzenia ceł odwetowych od 1 lipca. Trump ponowił z kolei groźbę zwiększenia ceł na europejskie i zagraniczne samochody importowane do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział dziś w Chinach, komentując głosy o przywróceniu Rosji do formatu G8, że to nie jego kraj opuszczał tę grupę. Dodał, że zaprasza pozostałe kraje uczestniczące w G7, by przyjechały do Moskwy. Działania podjęte przez kanclerz Austrii to krok wciągający świat w nową wojnę między krzyżowcami i półksiężycem, powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Turecki prezydent odniósł się do decyzji o zamknięciu 7 meczetów w Austrii. Oprócz tego kanclerz tego kraju Sebastian Kurz planuje wydalenie z kraju imamów zaangażowanych w działalność wykraczającą poza religię w ramach ofensywy przeciwko tzw. islamowi politycznemu. Decyzję umotywował przede wszystkim kontrowersyjną rekonstrukcją historyczną, która odbyła się we Wiedniu. Wystąpiły w niej dzieci przebrane za żołnierzy. Dziesiątki tysięcy mieszkańców kraju Basków stworzyły łańcuch ludzki liczący ponad 200 kilometrów. Uczestnicy demonstracji domagali się prawa do decydowania o przyszłości tego regionu na północy Hiszpanii. Pod koniec maja mająca większość w parlamencie kraju Basków Baskijska Partia Nacjonalistyczna i Echa Bildu przyjęły dokument, w którym znalazła się możliwość przeprowadzenia referendum niepodległościowego. W przeciwieństwie do Katalonii, gdzie poparcie dla secesji sięga 50%, w kraju Basków według sondaży oscyluje ono wokół 15-17%. I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Tryb ratunkowy. To miała być ostatnia szansa dla osób w ciężkiej chorobie, dla których leki są refundowane. Pacjenci skarżą się, że niewielu może z niej skorzystać, szczegóły w naszym dzienniku. Reforma ze skazą. Biznes na uniwersytecie, dlaczego to nie może się udać? Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego apeluje o przesunięcie reformy szkolnictwa wyższego. Optymiści w większości. Przełomowe wyniki wskaźników nastrojów konsumenckich, pisze członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Eryk Łon. Ostatnią drogę. Chcieli go chwycić żywego. To byłby duży sukces, który mogliby wykorzystać propagandowo. Urząd Bezpieczeństwa przez agenturę dotarł do Mariana Borysa Czarnego. Historię jego życia opisuje w naszym dzienniku dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Jacek Karczewski. Były to wybrane problemy, temat artykułu z codziennej prasy polskiej. Centrum Życia i Rodziny. Dziękuję. Do usłyszenia mówi Przemysław Goławski.
Jest północ. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczęliśmy nowy dzień. Poniedziałek, 11 dzień czerwca, zatem uczynimy znak Krzyża Świętego w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czerwca, nowy dzień, zatem także nowe słowo, które otrzymujemy na ten dzień. Słowo, które będziemy czytać w czasie liturgii dzisiaj, a to słowo zaczerpnięte z świętego Barnaby apostoła, wspomnienia obowiązkowe, Ewangelia według świętego Mateusza. Posłuchajmy. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo oddawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej stramy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Wymiar wewnątrz amerykański, oto 45. prezydent ziemi USA, Donald John Trump, myślę, że chce pokazać innego Trumpa niż tego, który jest przedstawiany przez establishmentowe amerykańskie lewicowo-liberalne głównie media. Trump jest
postrzegany przez nie jako taki błogosławiony. Załatwi to, że trzecia wojna światowa nie rozpocznie się od Królestwa Ukraińskiego, czy Królestwa Ukraińskiego. A i to uważam, że w sytuacji, która teraz ukrywać w ogóle Donald Trump ma wysokiego, krajem niebywale biednym, może nie chodzi tutaj o elity, ale chodzi o ludność.
uważam, że tutaj akurat... Barnaba, którego dzisiaj wspomnienie obchodzimy, to apostoł urodzony na Cyprze w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię brzmiało Józef, ale apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Klemensa Aleksandryjskiego i Eusebiusza Barnaba miał należeć do grona 72 uczniów Pana Jezusa, był krewnym świętego Marka Ewangelisty, dlatego święty Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty. Barnaba zapewne razem ze świętym Pawłem przybył do Jerozolimy, aby u stóp Gamaliela, znanego rabina uczonego żydowskiego, pogłębić swoją wiedzę w zakresie religii mojżeszowej. Dzieje apostolskie tymi słowy wprowadzają nas w okoliczności początków jego działalności. Józef, nazwany przez apostołów Barnabas, to znaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. O powadze, jakiej zażywał wśród apostołów, świadczy to, że Barnaba przygarnął świętego Pawła po jego nawróceniu i dopiero z Barnabą Paweł mógł pójść do pozostałych apostołów. Wraz ze świętym Pawłem Barnaba udał się do Antiochii, gdzie pozyskali wielką liczbę wiernych dla Chrystusa. Był to rok 42 po narodzeniu Pana Jezusa. Barnaba i Paweł swoje nauczami kierowali najpierw do Żydów, kiedy jednak ci ich odrzucili, poszli do Boga. Aby jednak neofitów nie zrazić, nie nakładano na nich żadnych obowiązków prawa mojżeszowego, a żądano jedynie wydawali świadectwo Chrystusowi przez przyjęcie chrztu i życie zgodne z Ewangelią. Wieść o tym dotarła jednak do gminy jerozolimskiej, która pilnie przestrzegała prawa mojżeszowego. Barnaba po raz pierwszy wprowadził Pawła do gminy żydowskiej. Obaj apostołowie bronili tam swojego kierunku działania wobec nawróconych z pogaństwa. Ich stanowczymi przeciwnikami byli natomiast nawróceni Żydzi. Sprawę rozstrzygnął na korzyść Barnaby i Pawła święty Piotr, a poparł go święty Jakub Młodszy. Ustalono, że wolno nawracać pogan, kiedy w danym mieście Żydzi nie przyjmą nauki Chrystusa Pana oraz że nawróconym z pogaństwa nie należy narzucać obowiązku zachowania prawa mojżeszowego. Barnaba był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Razem ze świętym Markiem, jako towarzysz świętego Pawła, udał się w pierwszą podróż misyjną, a stamtąd do Azji Mniejszej. Na Cyprze dokonali nawrócenia namiestnika wyspy Sergiusza Pawła, kiedy w miasteczku Perge święty Paweł uzdrowił człowieka chromego. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po ligaońsku: bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas. Barnaby nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramy woły i przyniósł wieńce i chciał z tłumem złożyć im ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty. Zawiedziony tłum od entuzjazmu przeszedł do wściekłości. Pobudzeni przez Żydów z Ikonium, poganie omal nie pozbawili apostołów życia. Świętego Pawła ukamienowali, ale cudem wyszedł z ich rąk. Barnaba zamierzał wraz z Pawłem udać się w drugą podróż misyjną. Doszło jednak do konfliktu, gdyż Paweł stanowczo sprzeciwił się, by w tej podróży brał udział również Marek, który w czasie pierwszej wyprawy samowolnie ich opuścił. Barnaba w tej sytuacji wycofał się i powrócił z Markiem na Cypr, gdzie kontynuowali pracę apostolską. Odtąd giną wszelkie informacje o Barnabie. Według podania miał pozostać na Cyprze jako pierwszy biskup i pasterz tej wyspy. Miał także działać w Rzymie, Aleksandrii i Mediolanii. Około 60 roku na Cyprze, w mieście Salaminie, poniósł wedle tego przekazu śmierć męczeńską przez ukamienowanie, jak mówi podanie, za cesarza Zenona w roku 488 odnaleziono relikwie świętego Barnaby. Miał on na piersiach Ewangelię świętego Mateusza, którą sam własnoręcznie dla swojego użytku przepisał. Panie przewodniczący, w takim razie powiedział pan, że Trump pojechał do Kim Jong-una po to, żeby ta wojna nie wybuchła właśnie w Korei, ta trzecia wojna światowa. To jeżeli ona ma wybuchnąć, czego sobie oczywiście nie życzymy, to gdzie ona wybuchnie i jak będzie wyglądał układ geostrategiczny z jednej strony Rosja i Chiny w sojuszu kontra Stany Zjednoczone i Zachód? Ja napisałem w Polskiej Codziennie, że wojna...
zabezpieczony, że to nie wybuchnie, a jeżeli już to oczywiście w Azji, jeżeli już to, to można weselie można powodzenia wszystkiego. Natomiast myślę, że to jest jednak wojna nie jest chciana. Uważam, że jest mało możliwa. W związku z tym strachy na lachy że będzie Moskwa zabiegała o dobre relacje z Chinami.